Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach, najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Życie kibica jest nierozerwalnie związane z adrenaliną. Proszę jednak zachować spokój, to nie jest marna prowokacja, choć oczywiście mogłaby nią być. Najzwyczajniej w świecie po prostu przyszedł czas rozliczeń i drobnego powrotu do przeszłości. Kto jest najstarszy w Polsce? Oczywistość jest, że Krakowia i w ogóle, ale żeby w ogóle porównać nawet to, to chcielibyśmy nawet znać, kiedy Wisła powstała, no bo my tej daty nie znamy. Czyli możemy na ten moment powiedzieć, że macie papiery potwierdzające to, że Krakowia jest klubem starszym. My to mamy. Oni nie. Tak, my nie musimy nic udowadniać, bo my te papiery mamy. Generalnie jak sobie popatrzę na to, jaką pasją jest piłka nożna i w ogóle jak żyje piłką i klubem Tomek, no to ja po prostu go zostawiam samemu sobie i on sobie działa, a ja się nie wtrącam i po prostu dzięki temu mamy jakiś taki balans w rodzinie. Kto choć raz był na stadionie Krakowi, nie mógł nie zauważyć gniazda i dwóch napędzających doping bębnów. To dary od grupy Krakowia Old School, a kto choć raz spojrzał na ich Twittera, wie, że mało kto w takim stopniu dba o to, by historia klubu była tak wypielęgnowana. Nie liczą pamiątek, a metry kwadratowe, które są w stanie nimi pokryć. Najnowszym naszym zabytkiem i znaleźliskiem, właściwie to darem jest, są nowe dokumenty związane z Józefem Kałużą. Po artykule ostatnim, który się ukazał w gazecie tutaj lokalnej, odezwał się pan, który miał dużą część nowych pamiątek. To wszystko ma ponad 100 lat. To jest historia dla nas warta mnóstwo pieniędzy i uśmiechu, a dla innych no, pewnie tylko historia lat. Są pamiątki typu pocztówki wysyłane z Olimpiady w Berlinie w 1936 roku, gdzie Józef Kałuża oprócz pozdrowień do rodziny zawsze starał się przemycić jakąś informację, na przykład co się dzieje na froncie wtedy. Są rzeczy takie, które zupełnie nieoczywiste gdzieś tam wpadały w nasze ręce, jak włosy córki Ireny Kałuży, które ojciec podcinał co 3 tygodnie i je składował, zbierał, więc oprócz umów najmu mieszkania, umów związanych z pracą, czy Józefa, czy jego żony i całej rodziny, no jest tego mnóstwo. Ostatnim właśnie to tym znaleziskiem jest maszyna, na której pisał Józef Kałuża swoje notatki, najbliższe, także tak się śmieję, związane, bo to widać było u niego tą pasję, skoro on zawodnikiem został w 1911 Krakowi, a od 1906 już ma notatki ze statystykami, które sam robił, pisał na tej maszynie. Wybraliśmy się, by obejrzeć dotknięty zębem czasu grup Józefa Kałuży, ikony Krakowi. Prace nad odnowieniem tego miejsca ruszyły z inicjatywy grupy, choć obecnie trzeba zmierzyć się z papierologią. Nie jest to jednak ich jedyne zmartwienie. O tym największym więcej opowiadają przy domu, w którym mieszkał Kałuża. Muzeum musi powstać, żeby te wszystkie pamiątki, które są zebrane i zbierane do tej pory i dalej będą zbierane, żeby mogły być pokazane jakby szerszemu gronu osób i kibiców. Myślę, że nie tylko grupa Old School Krakowia ma do tego jakby dostęp. I to przechodzi przez nasze ręce i każdy inny tylko widzi to na zdjęciach, tylko żeby każdy kibic Krakowi, który ma taką potrzebę, chce się dowiedzieć czegoś więcej, mógł przyjść do takiego miejsca i tych rzeczy powiedzmy dotknąć w cudzysłowie i zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało. Tak jak w tej chwili. Ktoś słyszał o naszej grupie, zadzwonił i mówi, że coś takiego ma. No i jest chętny do przekazania. Tak, rzeczy, które mają 100 lat i dają nam z dnia na dzień. Tylko także warunek jest taki, że musi to docelowo trafić do muzeum. No więc jakby wracamy do punktu wyjścia. Głód fizyczny zaspokoić
całkiem łatwo, ale głód posiadania muzeum z prawdziwego zdarzenia pomóc zaspokoić może tylko klub. To jest głęboka idea, żeby faktycznie Cracovia miała muzeum z prawdziwego zdarzenia, takie na jakie ten klub zasługuje, tak? Klub z tak bogatą tradycją, klub z tak bogatą historią. Nie ma problemów finansowych, tylko trzeba po prostu rzeczywiście gdzieś tutaj zasiąść tak konkretniej i przekuć ideę na papier, a następnie z papieru na otoczenie. Nie chcę deklarować dat, bo to się potem może łatwo obrócić przeciwko. Natomiast rzeczywiście gdzieś tam są intensywne prace nad tym, żeby faktycznie tutaj Muzeum Cracovii powstało.